wszystkie mopsy gotowe? Tak! No to jedziemy! Dobra, czy mopsy pamiętają mój urodzinowy plan? Gdy babcia się zjawi, wszyscy usiądziemy na swoich miejscach przy stole. Potem wręczę babci prezent i zaśpiewamy babci Niech nam żyje. A potem będziemy jedli pyszne jabłkowe muffiny. Tak! No, to jesteśmy. Dobra, wysiadamy. Musimy wszystko przygotować, zanim babcia się tu zjawi. Panie ośmiornico, mamy tu przyjęcie urodzinowe babci Mops. O, oczywiście, poznaję. Hejka, Frytko, cześć, Pyrku. Właśnie nakrywam stół dla was wszystkich. Patrzcie. Jej! Jej! Ale nie może. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć krzeseł. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć muffinek! Gotowy na przyjęcie urodzinowe dla pięciu mopsów. No tak, pięć mopsów i jedna kartofelcia. Dzięki, panie ośmiornico. Dzięki, myszko. Zrobiłam wizytówki, żeby każdy wiedział, gdzie siedzi. To jest wizytówka babci. Usiądzie tutaj. Pyrek tutaj. Dzięki! Mamcia tutaj, babcio tam. Ja usiądę tutaj, koło mojej babci. A ty ze mną, kartofelciu. Zaplanowałam wszystko ze szczegółami. Jak brawo! No tak. Dzięki, maleńka. Trzeba jeszcze przywiązać balon do krzesła babci. Pomóż mi, kartofelciu. Pamiętaj, żeby potem się ukryć, zanim wszyscy cię zauważą. Jej? Hurra! To klakson babcinego mopsomobila! To babcia! Tak jest! Ta-da! Jest babcia! Prytko, moi drodzy, pozwólcie, że wam przedstawię mój przyjaciel Gordon. Witam! Nie macie nic przeciwko, że spędzę z wami urodziny babci? Oczywiście, że nie. Kochani, przywitajcie się z Gordim. Witam! Jaka miła niespodzianka. Gordi? Gordi nie jest częścią mojego planu. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, babciu. Dziękuję. Ale mamciu, zaplanowałam przyjęcie na pięć mopsów, nie na sześć. Ukryj się, kartofelciu. Ola! O, jest mamcia! Tak bardzo się cieszę, że znów cię widzę. O, jest i babcio! Pyrek, żubik! A cóż to za mopsinka? Jestem Frytka. Nie, mała Frytka? Aha. Gdy ostatnio cię widziałam, byłaś chyba taka maleńka. Taka? O, mała grulcia. A, prawie zapomniałam. Mam coś dla całej rodzinki. Tak! Ta gra nazywa się piłkarzyki. Dzięki! To miło, że wam się podoba. No, chodźcie, pokażę wam, jak się gra. Proszę bardzo. Dzięki, babciu. Jej. Dzisiaj spróbujemy sobie zagrać jeden na jednego. Będziemy poruszać piłkarzykami i spróbujemy strzelać gole. Właśnie tak! Ale super! Nikt nie pokona Fernandy w tej grze. Jest mistrzynią! Gracias. Popatrzcie tutaj! Ten piłkarzyk wygląda całkiem jak Fernanda. Tak, to prawda. To jestem ja. To mini Fernanda! Zanim rozegramy pierwszy mecz, czas na nektar gruszkowy. Cudownie! Jestem taka spragniona. Kartofelciu,
Ten stół do piłkarzyków pasuje rozmiarem do ciebie, kartofelciu. Aha. Chcę po mistrzowsku grać w piłkarzyki, tak jak Fernanda. Zagrajmy! Popsy! Czas na piłkarzyki! Ukryj się, kartofelciu. Pozwólcie, że teraz wybiorę jednego z was, a on zagra ze wszystkimi po kolei. A ty nie będziesz z nami grać, Fernando? Sądzę, że wy, mopsy, musicie poćwiczyć, zanim zmierzycie się ze mną. Dobrze, kogo by tu wybrać? Nie! Już wiem, zagramy w muzyczny taboret, by dokonać wyboru. Nie mogę się doczekać. Gdy muzyka ucichnie, kto pierwszy usiądzie na taborecie, ten będzie pierwszym zawodnikiem w rodzinnym mopsim turnieju piłkarzyków. Dobra, wszyscy gotowi? Tańczymy! Taboret! A brawo, Frytulka! Brawo, Frytko! Tak, wygrała! Brawa dla ciebie, Frytko! Dziś chcę wygrać! O, no dobrze, wejdź do sali, Frytko. Proszę wszystkich o uwagę! Gotowa na zajęcia, kartofelciu? Kartofelciu, widzę, że jesteś jeszcze bardzo śpiąca. Przez to granie w piłkarzyki w środku nocy obie się nie wyspałyśmy. Czas się obudzić! Jesteśmy w przedszkolu! Howie! Jestem! Hubert! Jestem! Garwik! Niko! Jest! Frytka! Wiem, że gdzieś tu jesteś, mopsinko! Frytko! Jej! Tutaj, panie! Poczwarka! Spójrzcie! Ona drży! Jeju! Rusza się! Dobrze, usiądź, Hawi! Bardzo ładnie, Frytko! Poczwarka faktycznie się porusza! Tak, porusza się! A skoro poczwarka się porusza, to jaki dzień dzisiaj mamy? Mamy dzień motyla! Tak jest! Czy wszyscy pamiętacie małą gąsieniczkę, którą włożyliśmy do naszego terrarium nie tak dawno temu? Ja! Świetnie! Ona jadła i jadła, a potem co zrobiła? Potem zasnęła! Z tym czymś, co zrobiła, znaczy w kokonie! Tak jest, Mona! Wydaje się, że gąsienica jest gotowa do wyjścia ze swojego kokonu już dziś, a wyjdzie z kokonu tylko wtedy, gdy zamieni się w... motyla! Chciałabym już zobaczyć, jak nasz motylek lata! A teraz, wesołe skoczki, podejdźcie tu do mnie bardzo cichutko i przyjrzyjcie się wszyscy razem. Tylko po cichutku. Ja pierwszy! Howie! Stańcie tak, żeby wszyscy widzieli. O, mała Frytko, podejdź bliżej. Widzisz coś? Przecież ja nie widzę. Spokojnie, moi drodzy. Kto mi powie, co się tu dzieje? Skrzydełko motyla nagle się pojawiło. Tak, masz rację, Śmieszko. Zobaczmy dalej. Chyba widzę jego włosy. Proszę o ciszę. Zobaczcie. Ale czy on kiedykolwiek będzie latał? Tak, Howie. Będzie latał, ale jeszcze nie teraz. Najpierw musi wyprostować skrzydełka. Zaczekamy chwilkę, aż motylek zacznie latać, kartofelciu. Zobaczymy, jak lata. To trochę potrwa, a my teraz powtórzymy sobie motylkowe rachunki. Wszyscy na dywan, za mną! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć papierowych motylków. A teraz jeden, dwa, dodatkowe motylki. Lecą i witają się z nami. Mopso, mopso, mobil, to mój policyjny mopso, mobil. Tak! Juhu, jesteśmy! Nareszcie wracam do szkoły, babciu! Tak, wracasz do szkoły, bo twoja mopso wysypka przestała spędzić. Raz, dwa, trzy,
4. Już prawie nie masz mopso wysypki, Frytko. Tak! Wysiadka! O, zapomniałam o kartofelci. Pa, moja frytulko. Cześć, Pyrku! Cześć, babciu! Mopsikowo dobrej zabawy. Tobie też, Pyrku! Wracamy do szkoły. Pamiętaj, jakie mamy zasady. Masz siedzieć w mojej kieszeni, żeby nikt cię nie zauważył. Aha! I wszystko wraca do normy. Hej, Frytko. Howie, cześć. Fuj, ale masz pryszcze. Chodźcie zobaczyć. Frytko ma pryszcze. Frytko, wyglądasz cudnie. Howie, to nie są zwykłe pryszcze. To mopso wysypka. Pamiętasz? Ona chorowała. O, no tak. Ale już wyzdrowiałam. Frytko, wróciłaś. Brakowało cię nam. Dzięki. Podobają mi się te pryszcze. Dzięki, Barry. Miałam ich mnóstwo, a teraz zostały tylko 4. Raz, 2, 3, 4. Super! O, dzwonek! Gotowa? Naprzód! Fajnie, że jesteś, Frytko. Cześć! O, ojej! Przepraszam. A, witam w szkole, Frytko. Jak twoja mopso wysypka? Prawie zniknęła. Dziękuję, panie Wierciku. Jestem mopsiko szczęśliwa, że wróciłam do szkoły. No, wybrałaś sobie naprawdę zakręcony dzień na ten powrót. Pamiętacie wesołe skoczki? Dzisiaj zrobimy sobie grupową fotografię. Grupowa fotografia? Będziesz cała pryszczata na swojej pierwszej grupowej fotografii. Nie widzę żadnego zakręconego problemu. Tak, dziś będzie grupowa fotografia, ale mam 4 mopso pryszcze. No i mopsiko cudownie. Tak, właśnie. No dobrze, kochani, uciszcie się, bo chcę sprawdzić listę. Wesołe cześć, Niko. Wróciłam. Wesołe cześć, Frytko. Alex? Jestem, panie Wiersiku. Frytko, ledwie zdążyłam. Niko! Jestem. Tu jest mój stary rower. I patrz, Frytko, to twój dziecięcy fotelik rowerowy. Ten malutki fotelik był mój? Tak. Czy pamiętasz, jak jeździłaś ze mną na rowerze, gdy byłaś maleńką mopsinką? Bawcie się dobrze, moje wesołe mopsinki. Cześć, mamciu mopsik. Cześć, Frytko. Czołem, babciu słoń. Pomachaj dwóm małym słoniątkom, Frytulinko. Wydaje mi się, że to pamiętam. Przejedziemy się dzisiaj na twoim rowerze, mamciu? Chciałabym znowu wsiąść do mojego fotelika. O, Grula, też możesz pojechać. Możemy, mamciu? Pięknie proszę. Wiesz, Grula się zmieści, ale ty, Frytulko, jesteś już za duża, żeby jeździć w dziecięcym foteliku. Ale jeżeli chcesz jeździć z nami na rowerze, spróbuj jechać na tym. To stary rowerek Pyrka. Spójrz. Ma jeszcze przykręcone boczne kółka. W sam raz dla ciebie, Frytulko. Pyrek nie będzie miał nic przeciwko. Ja i Grula jedziemy teraz do parku. Możesz jechać z nami. Skoro mój kolega Pedro może jeździć na rowerze, to czemu ja bym nie mogła? To co, jedziesz, Frytko? Spróbujemy, kartofelciu. Ukryj się. Jadę, mamciu. Dzień dobry, panie Pasek. Witaj, Frytko. Będę dziś jeździła na starym rowerze mojego brata. Pierwszy raz w życiu.
jesteś już taka duża, ale widzę, że wciąż nosisz tę swoją puszystą przytulankę. Będziemy z żoną tęsknić za tobą, gdy wyprowadzimy się ze spacerowej. Kiedy się państwo wyprowadzają? Właśnie rozmawiałem z twoją mamcią o tym, jak szybko upływa czas. Wyprowadzamy się stąd już jutro, Frytko. Już jutro? Będziemy za wami bardzo tęsknić. Będzie nam brakowało takich sąsiadów jak wy. Gotowa na przejażdżkę, Frytko? Pewnie, że tak, mamciu. Czekaj, sprawdzę, w jakim stanie jest rower Pyrka. Tak dla twojego bezpieczeństwa. Dzięki, panie Pasku. Dobra. Jeszcze tutaj. Tak. Jesteśmy! Znaczy jestem! No to idziemy! Na rozdawanie sprzętów państwa pasków! Hurra! Posłuchajcie, mopsy, możemy zatrzymać coś, co należało do państwa pasków. Jako pamiątkę po nich, gdy wyjadą. O! Chodź, Frytko. Naprzód! Zapraszam, mopsy, na nasze pożegnalne rozdawanie! Tak! Przecież nie zabierzemy tych wszystkich rzeczy ze sobą w drogę. Nie zmieszczą się do tęczowej Rity. Zapraszamy, mamciu, babciu, Pyrku, Frytko. O, tak, i Grulciu. Bardzo proszę, weźcie sobie wszystko, co wam się w domu przyda. Bardzo państwu dziękujemy. Drodzy państwo paskowie, zrobiłyśmy dla... Panie Pasku, chciałem spytać, czy mogę wziąć to, proszę. Drodzy państwo... O, pani Pasek, czy aby na pewno nie zechce pani zabrać tego ze sobą do nowego domu? Chodźmy, damy sobie radę. Panie Pasku, pani Pasek! Masz bystre oczko. Panie Pasku, my... To znaczy ja zrobiłam coś dla państwa. Hejka, Frytko, ojho! Doni, myślałam, że to pan Pasek przez te pasiaste skarpetki. Odlotowe paski, no nie? Iho, no to czołem! O, jest pani Pasek. Hej, pani Pasek! Pani Pasek! O, kartofelciu, to Niko! Niko dał pani Pasek bambusa. Pani Pasek jest zachwycona. Ciekawa jestem, czy nasza kartka jej się spodoba. Zobaczymy. Hej, pani Pasek! Chciałbym zatrzymać sobie to wiadro, jeśli go nie potrzebujecie. Będziemy szczęśliwi, gdy zatrzymacie sobie nasze wiadro. Będzie dla nas przemiłą pamiątką tego, jak Frytka myła kiedyś waszą tęczową Ritę. Pamięta pan to? O, tak. Proszę pamiętać o nas, gdy będzie pan mył swój mopsomobil. Będę pamiętał. Dziękuję państwu. Babciu, chodź, zobacz! Co tam znalazłeś, Pyrku? Panie Pasku! Bardzo przepraszam. Chciałem spytać, czy mógłbym zatrzymać sobie to. O. Zdrowe odżywianie! Patrzcie. Wesołe skoczki, powitajcie teraz gorąco wszystkie najzdrowsze owoce i warzywa. Mamy marchew. Jabłko. Brawo! Brokuła. Pamiętaj, kartofelciu, przed szkołą musisz siedzieć w mojej kieszeni. Tak! I nie. Dobra, wesołe skoczki. Dziś po południu każdy z was spróbuje narysować jeden owoc lub warzywo. I to w ciszy. Usiądźcie koło owocu lub warzywa, który chcecie narysować. Proszę! Praca w ciszy jest najlepszym sposobem, aby skupić się na wykonywanym zadaniu. Rozpoczynamy czas ciszy. Teraz.
Narysuję wielką dynię, bo mopsy uwielbiają to warzywo. Masz jakiś kłopot, Frytko? Nie, panie Wierciku. Świetnie. Pamiętaj, że teraz jest czas milczenia, a nie czas rozmów. Kartofelcu! Ha? Ukryj się, szybko! Ha? Psst. Hej, Frytko, spójrz! Hej! To jest moja przytulanka Howie! Oddaj mi ją! Frytko? Ale... Cisza! Pamiętaj! Chcesz swoją przytulankę? No to łap! Kartofelciu! Howie? Jaką mamy zasadę dotyczącą rzucania rzeczami w sali? Już pamiętam. To jest żaden wesoły skoczek nie rzuca niczym w swojej sali? Tak jest, Howie. A ty czymś rzuciłeś i dlatego dzisiaj nie wyjdziesz na popołudniową przerwę. O, dziś znowu nie wyjdę na przerwę? Panie Wierciku! Słucham cię, Barry. Jeden z pomidorów jest różowy. Tak, sądzę, że ten pomidor to twoja przytulanka, Frytko. W przedszkolu musisz siedzieć w mojej kieszeni. A teraz kontynuujemy czas ciszy. O! Za chwilę mamy z Frytką sprawdzian z fortepianu. W takim razie pędźcie i wiercikowe powodzenia dla was. Szybciej! No już! Niko, ja nie chcę iść na egzamin z fortepianu. Dlaczego? No bo wiesz, za każdym razem jak sobie o nim pomyślę, to trzęsą mi się łapki. Widzisz? Dzień dobry, pani! Pianistka Mopsik i pianista Panda. Frytka i Niko. Aha, chodźcie, rozgrzejcie sobie paluszki przed waszym sprawdzianem. Proszę za mną! Kartofelciu! Boję się. Bardzo dobry pomysł. Powiem o tym pani Północie. Pośpieszcie się! Czas się rozebrać! Niech pani popatrzy na moje łapki. Tak się trzęsą, że nie mogą grać. O, wszyscy boimy się, kiedy mamy zrobić coś bardzo odważnego. Po prostu weź jeden głęboki wdech i myśl o graniu. Weź głęboki wdech. Proszę pani, chyba mrówki chodzą mi po brzuszku. Wiesz, to może powinieneś pójść do toalety, mój mały? O, dobrze. Frytko, a ty możesz rozegrać swoje łapki na tym pianinie. Zapraszam do środka! Chodź. No dobrze, już idę, kartofelciu. Popatrz, nawet nie mogę dosięgnąć łapkami do klawiszy. O, już rozumiem, to wielki pomysł małej kartofelci. Jak usiądę na poduszce, to dosięgnę do klawiszy. Dzięki, kartofelciu. Nie chcę zdawać żadnego egzaminu. Bardzo panu dziękuję. Ależ nie ma za co. Mam cię! Cześć, moja ty słodka frytulko. Mopsikowy przytulas! Przyszłaś może zabrać mnie już do domu, mamciu? Mopsikowo, proszę, powiedz, że tak. Nie, frytulko, jeszcze nie idziemy do domu. Po prostu wiem, że stresujesz się swoim sprawdzianem z fortepianu, więc przyszłam życzyć ci mopsikowego powodzenia.
Dziękuję, mamciu. I przywiozłam ci przekąskę, moja ty mopsikowa frytulko. Doda ci dużo energii. Hej, ostrożnie! Spróbujmy jeszcze raz, tym razem we dwie. Wskakuj, kartofelciu. Wspinamy się. Frytencjo, nie tak to się robi. Jak chcesz wejść na to drzewo, musisz najpierw na nie popatrzeć, wiesz? No przecież na nie patrzę! I ułożyć plan. A co to takiego? Po pierwsze, wybierz, na którą chcesz wejść gałąź. Po drugie, spróbuj jej dosięgnąć. A po trzecie, podciągaj się do niej z całej siły. To jest właśnie plan działania. Wesołe cześć, Frytko! Wesołe cześć, Synika! Co robisz, Frytko? Próbuję wejść na drzewo, ale mi nie idzie. Najpierw dobrze się przypatrz, a potem spróbuj. Tak wiem, muszę mieć plan. Właśnie, tak zrobiłem mój projekt. Projekt? No tak, projekt, moja rodzina i przyjaciele. Uraty! Zapomniałam o pracy domowej. Dziękuję, że mi o niej przypomniałeś, Niko. To mój pierwszy projekt do szkoły. I co musisz zrobić, Frytulko? Muszę narysować całą swoją rodzinę i wszystkich przyjaciół. O, pamiętam, jak Pyrek robił taki sam projekt w przedszkolu. O! To może najpierw narysuję Grulcie? Ojejku! Co to było, Gruleńko? Odbiło ci się troszeczkę? O nie, nie ruszaj się teraz, Grulciu. Chyba musimy zmienić pieluszkę. Możecie iść. Skończyłam już rysować Grulcie. Rany! To nasza Gruleńka. Świetna robota. Pora na obiad, moje mopsiki! Babciu, mogę teraz narysować ciebie? Mopsikowo, proszę! No dobrze. Nie ruszaj się! Uhu. Tylko się pośpiesz. O! Nie ma na ciebie miejsca! Pyszka! Ukryj się, szybko! Oho, Fryteczko, pomogę ci! A to jest banan na poprawę humoru od mopsików i twojej Fryci. Dzięki. Wow, balon ciągnie mnie do góry. Mam cię. Super balon w kształcie myszki. A co masz na ręce? To? Ojejku, Niko, ostrożnie. Frytko, to nie boli. Mam złamaną kość, więc pan doktor założył mi taki twardy bandaż, żeby szybko się zagoiła. To się nazywa gips. Niko, a kiedy wrócisz do domu? Mam nadzieję, że dzisiaj. Prawda, że tak, mamusiu? Mogę iść do domu? O tym musi zdecydować twoja pani doktor, kochanie. Przyjdzie cię obejrzeć po południu. Ale jutro wyprawiam urodziny. Niko, musisz być na moim przyjęciu. Będę miała 5 lat. Hej, Niko. Widzę, że masz gości. Dzień dobry panu. Miło pana widzieć. Maluchy, nie macie ochoty pójść do pokoju zabaw? Do pokoju zabaw? Ojej, ale fajnie. To jest coś dla mnie. Ojej, ale fajnie. Niko, tylko pamiętaj, uważaj na siebie, żebyś sobie znowu czegoś nie złamał. Dobrze, proszę pana. Spokojnie, spokojnie. Będziemy mieli na nich oko. Mopsik i panda się bawią. Tak. Babciu, a mam do Bobby, patrzcie. Cześć, Niko, cześć, Frytko. Mopsik i panda wirują sobie w kółko. Mopsik i panda wirują sobie w kółko. Niko, patrz, co tam jest?
mogę na karuzeli. No dobrze. Jej! Babciu, popatrz na mnie! Tylko ostrożnie, fryteczko. Dobrze. Jabadabadu! Nie jest tak duża jak u Tipa i Topa, ale i tak jest fajna. Niko, no chodź, twoja kolej. Niko? Co się stało? Przecież lubisz zjeżdżać. To prawda, uwielbiam zjeżdżalnię, ale nie mam ochoty się na nią wspinać. Ale dlaczego? No wiesz, odkąd spadłem z drzewa, jak na nie wchodziłem, to nie mam ochoty się na nic wspinać. Lepiej będzie, jak poukładam sobie teraz klocki z Bodim. O, chyba rozumiem. A wiesz, kto chciałby się z tobą wspiąć na zjeżdżalnię? Moja przytulanka Kartofelcia. Mamciu? Kto to może być? Czy to mój kochany babcio? Albo Pyrcio? Nie mamciu, to ja! Frytka! No tak! Ale ze mnie gapa! To moja już prawie 5-letnia Frytka! Opowiesz mi, jak było w szpitalu u Nika? Fajnie! A potem już nie fajnie. Dlaczego? Co się stało? Najpierw się bawiliśmy i to było fajne. A potem pani doktor powiedziała, że Niko musi zostać w szpitalu. Biedny Niko! Pewnie było mu przykro. Tak. No i mi też było bardzo przykro. I dlatego zostawiłam mu w szpitalu moją Kartofelcię, żeby nie był sam. Ojej! To było zachowanie godne bardzo dojrzałej 5-latki, Frytolinko. A teraz jest mi przykro, bo tęsknię za moją Kartofelcią. O, rozumiem, kochanie. Zasłużyłaś na jeszcze jednego przytulasa, mój ty dzielny mopsikowy skarbeńku. Dziękuję, mamciu. A teraz pobaw się troszkę i postaraj się nie myśleć o tym, że tęsknisz za Kartofelcią. A ja zapakuję czyjeś prezenty urodzinowe. O, moje prezenty urodzinowe! Słyszałaś, Karto? O. Chyba muszę sobie poszukać kogoś innego do zabawy. Tak! Dajesz czadu! Pyrek! Pyrku, pobawimy się jeszcze przed spaniem? Nie, Frytolino. Oglądam teraz bardzo ważny mecz w telewizji. Nie mogę teraz. Rzut karny! Pobaw się z Grulą. Jest w pokoju. Grucia! No jasne. Dzięki, Pyrku. Nie ma za... Ale strzał! Chcesz swoją towcę, maleńka? O, uwielbiasz tę swoją małą pluszową myszeczkę, prawda, Grulciu? Też ją uwielbiałam, jak byłam mała. Pamiętasz, Towciu? A potem dostałam prawdziwą myszkę, którą kocham bardziej. Chciałabym, żeby moja Kartofelcia tu teraz była. Ale przytulas od ciebie wystarczy. Grulciu, towcia pachnie tobą. O, jeszcze dostanę przytulasa od Grulci. O, dziękuję, maleńka. Uwielbiam mopsikowe przytulaski. Chwileczkę. Grulciu, jak ty tutaj przyszłaś? Przeraczkowałaś. To znaczy, że umiesz raczkować. Jeszcze raz. Przytulaski. Grulciu, chodź po towcie.